to już powiedziałem o trenerach, aktualnych selekcjonerach, współczuję im serdecznie, bo tak jak teraz aktualnie, pan Czesław Michniewicz nie ma żadnej szansy przygotowania tej drużyny, to oni zdają egzamin dzisiaj ze swoich treningów, a indywidualnych. W klubach? W klubach, jeżeli się zgodzi na to ich trener, bo trenera klubowego nie obchodzi wynik reprezentacji. On żyje z dnia na dzień, od meczu do meczu. Współczuję im, bo te parę dni. Natomiast mówię uczciwie... Zostaje tylko zarządzanie mentalne, tak? Nie grałbym meczu z Chile. Absolutnie bym nie grał tego. Absolutnie nie. Dzień dobry Państwu. Gościem programu Dwa Fotele jest Andrzej Schajlał. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry. Porozmawiamy o mundialu, o czymś, o czym większość naszych subskrybentów, albo oglądaczy, albo kibiców nie bardzo pamięta, przynajmniej osobiście na pewno nie przeżywało tego, jak mi się to udało zrobić. Był 1974 roku. Powiedz mi, Andrzej, jak to jest przy tym mundiale? No, ostatnie mecze towarzyskie, przygotowania. Trochę odbijamy do obecnej sytuacji, gdzie się bardziej krytykuje niż chwali drużynę. Potem jedziesz na turniej i wielki wybuch. Tak, no ale to dobry temat tutaj rzeczywiście, Janusz, tutaj podałeś, bo jednak tak, zbliżają się Mistrzostwa Świata, bądź co bądź za dwa miesiące. Mistrzostwa Świata bardzo trudne, w innej, że tak powiem, w innym otoczeniu, w innym amplua, bo w zasadzie nie było takich mistrzostw, żeby je rozgrywać w listopadzie. To marszu, pierwszy prawda? Raz w historii, tak. I dzisiejsi trenerzy reprezentacji, czy to prawda jest Michniewicz, tak prawda, czy poprzednik, prawda, jego Sousa, mimo że to nieudany był wybór pana prezesa Bońka, przy całym szacunku dla no, jednego z najlepszych zawodników, jaki mieliśmy w historii, bo był dobrym prezesem, ale nie zgadzam się z tym wyborem. Absolutnie to był błąd. Szanuje się własny wybór Brzęczka, który awansował ten przez Europę i okazało się to za mało, ale to nie istotne. Ci trenerzy dzisiaj, nie można nawet ich porównywać z nami, oni nie mają żadnej szansy na przygotowanie i Michniewicz w tej chwili jest skazany tylko i wyłącznie na tak zwany monitoring. Będę jeździł, tak jak ty rozmawiasz ze mną, on będzie rozmawiał z zawodnikami, ale jak mówił święty Kazio Górski, mówił, Andrzejek, jeszcze z mowy nic nie było. Niestety, on nie ma szansy na trening. On będzie miał parę treningów. No dobra, a wyście mieli ile? 3 tygodnie? Nie, kochany, myśmy siedzieli. To była głośna sprawa, bo przecież potem, jak pamiętasz, no... Poprosili mnie ludzie i musiałem przemawiać, jak byliśmy na przyjęciu w Pałacyku w Jabłonnej po mistrzostwach, po tym rzeczywiście olbrzymim sukcesie, wielkim, nieoczekiwanym, a jednocześnie no, cała Polska wtedy, prawda, szalała nas pięknie, prawda, witali. No dobra, ale wróćmy do tego, do sytuacji. Nie, przed meczem. To jest bardzo proste, bo przed mundialem. Były te mecze towarzyskie, które się, prawda, grało. To jesteśmy już po Igrzyskach Olimpijskich, gdzie umówmy się, zarzucano Polsce jako takiej, że zwyciężyła w mistrzostwach państw socjalistycznych w finale w meczu, prawda, pamiętam. Trochę prawda. Węgrami. Trochę tak. NRD, no bo... Związek Radziecki, Węgry, no czołg. Zgadza się, no tak, ale jednocześnie była, grała przecież między innymi Dania, jak już tak mówimy. Ghana. Było troszeczkę Kolumbia. Z zachodu, Kolumbia. Także były to mecze bardzo istotne, bardzo ważne i w zasadzie to nas miało dowartościować. I znowu też trzeba by wrócić. Dlaczego był ten wybuch entuzjazmu w Polsce? Jeżeli pamiętasz, ponieważ akurat tak się składa, Górski był naprawdę na swój sposób pragmatyczny. Wyście go odbierali inaczej, bo on kochał ludzi, zawodników, was dziennikarzy też. I nawet jak kiedyś ja powiedziałem, ja bym z nim nie rozmawiał. I wszyscy kochali pana Kazia. Oczywiście, a mówi Andrzejek, kazał naczelny zrobić mu wywiad, to on robi. Ja mu powiem, jak jeszcze raz napiszę nieprawdę, to więcej nie będę z nim rozmawiał. Cały Kazik Górski, cudowny, wspaniały człowiek. Kilku dziennikarzy miało u niego, to prawda, coś w rodzaju carte blanche. Mogli pisać, co chcieli, ale nie nadużyć. Nigdy się nie pomylili, wiesz? Nigdy nie byli uszczypliwi, złośliwi, bo musieli szanować tą swoją tożsamość, że jednak on jest w zasadzie dyspozycyjny, jeżeli my mamy coś, prawda, napisać i nam mówi prawdę, bo to jest człowiek, który nie kłamał, tak jak widział, tak mówił. I to była jego olbrzymią zaletą i do dzisiaj zresztą doceniają to zawodnicy. Ja myślę, że ja pamiętam, bo trzeba by znowu wrócić jednak do tych meczy bardzo takich, bardzo ważnych, eliminacyjnych. One budowały drużynę, ale tak? No tak, tylko zobacz w jakim momencie. No ja sam pamiętam, bo mieliśmy wspólnie zgrupowanie, nawet to pierwsze, kiedy przegrywamy mecz w 1971 roku. Pamiętny mecz, znakomity zresztą. Polska Republika Federalna Niemiec. Ja grałem w przeddzień w Łodzi, ale byliśmy na zgrupowaniu obydwaj. Byłeś trenerem młodzieżówki do lat 23. Dlatego byłem zaskoczony, bo mnie żona poinformowała. Słuchaj, mówi, podobno Tomaszewski od ciebie odchodzi, bo do południa nie mieliśmy treningu i ja mieszkałem blisko i wpadłem na moment do domu, co tam słychać z dzieci. A skąd żona wiedziała, że odchodzi? A no właśnie, bo radio podało. Internetu nie było. Ogłosił,
tak. No i ja wracam do OPO z powrotem. No i Kazik mnie wzywa i pułkownik Lisiewicz, który był kierownikiem drużyny, mówi: Andrzejek, mówi, tam mamy kłopoty, wiesz, w bramce, mówi, to ja bym od ciebie wziął Tomaszewskiego. Ja mówię, ta drużyna jest cała do dyspozycji. Każdy zawodnik, jeżeli jakiś trener nie rozumie prowadzenia młodzieżową, że on ma rolę służebną i każdy zawodnik jest do dyspozycji. To się zresztą powtórzyło za chwileczkę przed meczem z Anglią, kiedy Kazik też miał, bo ty też pewno tego nie wiesz, przy całej sympatii do twojej wiedzy i wiadomości, ale on mówi: Andrzejek, daj mi zawodniku przed meczem z Anglią w Chorzowie zwycięskim jedynym, bo ja tu mam kłopot. Wodek pojechał do doktora Głucha, bo ma duży kłopot z kolanem. Nie wiem, jak to się w ogóle skończy. Tu Jack jest, mi pomaga, mówi, ale jest w święciu ludzi na treningu. Jackie Gmoch. Tak, Jackie, tak, Jacek Gmoch. W każdym razie przewidywał wszystko. I myśmy zagrali szparynk. Ja mówię, pamiętam, że nie grajmy z sobą, młodzieżowa reprezentacja. Właśnie na ten mecz powołałem po raz pierwszy Szarmacha z drugiej ligi, z Arki Gdynia. Powiedziałeś, że to był twój największy... Największy sukces selekcyjny, bo Lato już prowadził wcześniej, Kazik Górski go prowadził w młodzieżówce, także część zawodników była znanych, no część to byliby... No dobrze, Andrzej, ja powiem... Tak dalej. Nie, poczekaj, dobrze. Ty jesteś jak prezydent Kaczyński. Dygresje... Nie, bo to się ucieka z tematu, ale ja wiem, ale dobrze, ale... Tylko to się składa z naszą wiedzą, bo jeżeli my gramy, ja proszę, nie grajmy, bo reprezentacja narodowa zawsze wychodzi tak na reprezentację młodzieżową z nosem i myśmy rozbili na stadionie Marymontu 5 tysięcy ludzi reprezentację narodową 3-0. Jeszcze kanekśmy jeszcze lili. To jest niemożliwe. Cztery dni przed meczem z przegranym z Walią. Tego się nie robi. Nie, dlatego ja nie chciałem grać, ale nie miałem nic do powiedzenia. Umówmy się komisyjnie, szef decyduje i tak musi być zawsze. Szef ma zawsze rację, a jak nie ma racji, to patrz punkt pierwszy. Dobrze, zawsze a rację. Wróćmy do przygotowań do Mistrzostw Świata. Były bardzo podobne. Kazimierz Górski cię zaproponował, czy związek? Jak trafiłeś ekipy? Nie. Mnie sprowadził do związku w 1968 roku. Andrzej, nie uciekajmy tak dalej. Trener Koncewicz i hierarchia była taka. Selekcjoner reprezentacji narodowej i szef szkolenia w jednej osobie to był Ryszard Koncewicz. Reprezentacja do lat 23 to był trener Górski. Reprezentacja do lat 18 Świętej Pamięci Jerzy Słaboszowski były zawodnikiem, no, między innymi również i Legii i reprezentacja dla 17. Ja były tylko cztery drużyny, więc porównać z dzisiejszym stanem. I jednak żeśmy zdobywali i w piłce młodzieżowej, bo przypomnę, bo muszę, Świętej Pamięci z Jasnego, pierwszy sukces Polski to są słynni Portugalczycy, medal, prawda, w Hiszpanii. Roku. Oczywiście, że tak, bo tak to się układało. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że to było zahartowanie, tak jak ty określiłeś parę minut temu, prawda, tej drużyny w boju. Ciężki mecz Walio, przegrany, potem chłopcy grają kolejny mecz rewanż i Górski był pragmatykiem. Ja siedziałem akurat, pamiętam, no to mnie przecież milicja wprowadzała do samolotu, bo przepisy trzeba znowu znać, że wtedy były paszporty w Centralnym Ośrodku Sportu, tak, tu na Torwarze, więc musiałeś się oddać. Tak zwane służbowe. Służbowe, tak. I wtedy, kiedy Górski mnie wysłał, my pojedziesz na mecz Anglia-Austria, bo to jest ostatni sprawdzian. 7-1 było? Tak. 0. 7-0, przepraszam. Chyba, a może, ty masz rację. W każdym razie Jacek tam robił wcześniej obserwacje, trzeba powiedzieć, że robił dobrze obserwacje, bo przecież miał to, prawda, we krwi. Jako bądź co bądź były zawodnik, przecież on też ponad 30 meczów rozegrał w reprezentacji, co jest olbrzymim sukcesem jego osobistym, naprawdę. W każdym razie ja na ten mecz pojechałem, ale nie mogłem w ogóle, nie chcieli mnie wpuścić do samolotu i trzeba było dzwonić do komendanta głównego i mnie wpuścili na jego interwencję do samolotu, żeby dojechać do Warszawy i z Warszawy nie jechałem do domu, tylko od razu do Londynu na mecz. I to był mecz rewelacyjny, jaki grała drużyna Ramseya, rozbili Austrię, gdzie miał naprawdę świetnych zawodników. No, to była wielka sztuka, byli w doskonałym uderzeniu. Natomiast przekazałem to, co miałem przekazać o tym meczu. Pamiętam jeszcze jak nastrój, bo to jest bardzo ważne, kiedy ogłosili na stadionie, że Polska wygrała, prawda, 3-0 z Walią, wszyscy wstali z miejsc, zaczęli śpiewać hymn narodowy. Było to przed meczem, 3 tygodnie przed meczem na Wembley. Przed meczem na Wembley, tak. Zresztą mną się opiekował, bo ja się też kiedyś nim opiekowałem, Alan Wade, szef wyszkolenia Angielskiego Związku Piłki Nożnej. Andrzej, a ilu piłkarzy wtedy przyprowadziłeś z młodzieżówki do pierwszej? No, tam wielu grało, bo na samych mistrzostwach to jest połowa drużyny, tylko że to byli ludzie, że tak powiem, zdaniem Igórskiego i słusznym skądinąd, to mieli być ludzie na douczeniu, prawda? To dlatego zaistniał ten wielki rzeczywiście talent, bo takim był Andrzeja Szarmacha, że ciężką kontuzję odniósł właśnie w meczu z Anglią, tym na 2-0 zwycięskim, Włodek Lubański. Notabene, no umówmy się, że to jest naturalne w biegu, źle postawił stopę, bo tam nie było faulu McMahon. Nie było. Ja nie dostrzegłem w każdym razie. I tak, był atak, no nieudany, wślizg, no ale... I Kazik, widzisz, miał piękną cechę, bo kiedy ja do niego mówię, bo był inny nieco przepis, młodzieżówka dzisiaj gra przed dzień, a wtedy grała po.
tak. reprezentacji narodowej. Więc ja grałem w czwartek, bo byłem na słupowaniu w Złotym Potoku koło Częstochowy. Grałem mecz z Danią też eliminacyjny. I ja mówię, trenerze, to jeżeli nie będzie pan korzystał z Szymanowskiego i z Laty, to proszę go dać. I zobacz, jak to się układa. Najpierw jedziemy, jakby za karę, nie miał Górski też nic do powiedzenia, bo to była decyzja na szczeblu politycznym. Mnie wezwali prosto, jakby siadłem z samolotu, również po meczu z Danią, że muszę poprowadzić, a Kazik pojedzie jako menedżer, mecz Polska-Węgry, rewanż za złoty medal olimpijski. No i tam doszło do pierwszego skandalu dziennikarskiego, bo dziennikarze udowodnili, proszę pana, pan tu ma w składzie do mnie na konferencji, paru chłopców, co na rezerwie siedzieli tam w młodzieżówce Wesbierg. No i wtedy zaproponowałem Górskiemu i panu Nowosielskiemu. I Górski się zgodził, mówię, powołamy dwóch zawodników. Tak się zaczęła ich kariera, zresztą Kasperczaka do młodzieżówki. I powołamy, mówię, Rzeźnego, mówię, na miejsce tych, co grają, bo mogą się przydać. Andrzej. Zobacz, 7 miesięcy później obydwaj grają w meczu z Anglią. A my dostaliśmy tam baty 4-1 w tym niby rewanżu. Węgrzy odrzucili połowę drużyny, bo byli zaszokowani, że Polska to taki zespół przysłała, ale i tak byli. No dobrze, ale wracajmy do Mistrzostw Świata. Ilu twoich piłkarzy odebrało srebrne medale za trzecie miejsce? Twoich w rozumieniu? No, nie, to trudno powiedzieć. Nie, ja sądzę, że wiesz, jeżeli się mówi to, co powiedziałeś na początku, młodzieżówka jest uzupełnieniem. Uzupełnieniem reprezentacji narodowej. Oni się modlą wszyscy, żeby jak najszybciej ten trener pierwszej reprezentacji ich zauważył, że oni mogą zagrać, nawet troszeczkę, żeby zaistnieć. To, co zresztą robią dzisiaj trenerzy wszystkich reprezentacji, że to takie fajne powiedzenie było wybitnego trenera i praktyka, i teoretyka Bayernu Monachium. Spotkałem się z nim zresztą w Chinach, Dietmara Kramera, który powiedział, widzi pan, to jest takie, wie pan, małżeństwo z rozsądku i talent z rozsądku. Ja byłem trenerem Bayernu, mówi, w każdy czwartek brałem zawodnika wyróżniającego się kolejno z drużyny młodzieżowej. I pozostałe, ci, co nie byli powołani, oni liczyli, a może następny tydzień. Rozumiem, kwestia rywalizacji, challenge'u. Tak. Ależ oczywiście, było to bardzo mądre, a on wtedy reprezentował FIFA i wizytę. No dobrze, ale zbliżają się Mistrzostwa Świata. Nie, Górski panował przede trójkami się grało, przeważnie trójkami wiem, klubowymi, to co Górnik można Zabrze, Legia, Stal Mielec, tak. I to była podstawa, no bo potem przecież widzisz, jak się zmieniali, przecież był Kasper. Ale ja chciałem zapytać o człowieka, który był twoim podstawowym zawodnikiem młodzieżówce, nazywał się Władysław Żmuda, tymczasem drugim stoperem obok Gorgonia był Bulzacki, człowiek no pewny, tak, też opoka reprezentacji. Bardzo jak przekonałeś Górskiego, że ma być Żmuda? Znaczy nie musiałem przekonać, umówmy się komisyjnie, ja nie mogę sobie zdobywać prawa do czegoś. Ja mówiłem zawsze tylko swoje zdanie. Tym bardziej i to udowodnię na innej pozycji, na pozycji bramkarza. Jak Tomek został pierwszym zawodnikiem numerem 1 reprezentacji. Tomaszewski. Tak, to Mowlik był zawodnikiem podstawowym, a Kalinowski i Fischer byli rezerwowymi przy Mowliku. Górski podjął decyzję, że obydwaj pojadą w 1974 roku i ja nie miałem tu nic do powiedzenia. Mówiłem, u mnie to jest zawodnik numer 2 i 3, bo ten broni jako numer 1. I dopiero na Montrealu pojechał Mowlik zresztą i wystąpił, jak pamiętasz, w tym meczu ostatnim, prawda, finałowym notabene, który żeśmy przegrali z NRD. Czyli twoje dyskusje... Dyskusje w sensie opiniotwórczym. A tak... Ale czułeś się bliższy tym piłkarzom, nie, których prowadziłeś? Tu nie, tu obowiązuje cię naprawdę zawodowstwo. To, co jest potrzebne drużynie, dyskutujemy na argumenty, na dotychczasowy przebieg, co jest u mnie, co jest tam. Tu mówi się, że ta drużyna była jedną z najlepszych w Europie. Myśmy wyeliminowali Republikę Federalną Niemiec i dzisiejszy no, już na emeryturze jest, ale jest dalej numerem 1 z tylnej ławki. Uli Hennes, tu w Warszawie na stadionie Legii, jak mieliśmy rewanż, myśmy przegrywali do przerwy. Mówisz o prezydencie Bayernu. Tak, 2-0 przegrywaliśmy, ograliśmy ich 3-2 w Essen i tutaj on przyjechał na rewanż, to Uli Hennes przyleciał awionetko prosto ze ślubu. Oni nie mogli przeżyć, Niemcy, porażki z Polakami u siebie. Tam wtedy właśnie dostrzegłem. Ale siła U23 była troszeczkę inna niż tej dzisiejszej U21. No tak, no bo to, no to znowu wróćmy. Ja zaproponowałem w pewnym momencie, między innymi Górskiemu, że likwidujemy drużynę do lat 23, bo uważam, że to nie zdaje egzaminu w perspektywie reprezentacji narodowej, a szczególnie dopływu talentów. Dlaczego? Ty kończysz jako reprezentant Polski do lat 18 i nie miałeś zbyt dużych szans, żeby wygryźć tych drużyny do lat 23. I myśmy skasowali tą drużynę na rok, my i NRD-owcy, na rok przed UEFA. Obniżyliśmy kategorię wieku, zaczynamy grać do lat 21, bo wtedy oni będą łagodnie do tej drużyny mogą, wiesz, wchodzić. Tak. Mm-hmm. I do dzisiaj to trwa, także ci trenerzy mogą być mi wdzięczni, że mają dzisiaj pracę jako ten z lat 21. Była to koncepcja Strejlała, tak można powiedzieć.
No, uznał Górski, mówi, masz rację, chyba tak zrobimy, to będzie najrozsądniejsze z tym wszystkim. I to pozostało. A na ile prawdy, że w tym legendarnym sztabie Kazimierza Górskiego twoje dyskusje, spory z Jackiem Gmochem były tak inspirujące dla pana Górskiego? Nie. Ja inspirujące, sądzę, wiesz. Jakby to ci powiedzieć? Burza mózgów? Nie, słuchaj. Górski człowiekiem bardzo spokojnym, bardzo mądrym, nie tylko. Jeżeli miał, dalej nie był przekonany, nie chcę o tym mówić, bo nie ma akurat w tym momencie Jacka tu z nami, ale na przykład, no i nie ma świętej pamięci Kazimierza Dejny, na przykład przed jednym z bardzo ważnych meczów, między tym dramatycznym, który nie ma prawa się odbyć, raz przy tej pogodzie, przy tym sędziowaniu, zaraz to skończę ten temat, to wezwał również Kazia Dejnę. Bądź co bądź mojego zawodnika. Ale mówisz o meczu z Refenem. Z Refenem, tak, we Frankfurcie. No tak. I wezwał go, bo chciał się upewnić co i jak. No i poszło tak, jak żeśmy postanowili wcześniej w tej dyskusji, gdzie były między nami pewne różnice. Ale nie, o co poszło w zasadzie? O co poszło, że ja lepiej rozumiałem, co to jest zawodnik mojej reprezentacji młodzieżowej, jak co on umie, niż Jacek. No on się upierał, że nie. No i postanowiliśmy, że powinien jednak grać do Marski. A chodzi o... No tak, bo Szarmach nie mógł grać, bo był... To wiadomo, grać, czyli ty stawiałeś tak. Na kogoś innego. Nie, no na Marskiego oficjalnie. Okay. Że powinien grać do Marski, raz, że układ Lato, Szarmach, prawda, który nie może grać, czyli gra Kasperczak, prawda, Lato, że Domarski z trójka klubowa, trójka klubowa zabezpiecza dokładne zrozumienie. Prawie automatyzm, który może wyjść z grupy, aczkolwiek automatycznie nie było mowy, bo myśmy z Jackiem wychodzili na rozgrzewkę i przepraszam, nie powiem, że była piękna pogoda, ale w krótkim rękawku było ciepluteńko. Tu Niemców no, chyba zaskoczył ten kataklizm pogodowy. Tak. Tak mi się wydaje. Chyba oberwanie chmury na pewno. Gwałtowne oberwanie chmury. Także to był dramatyczny mecz, a przypomnę tylko, że no nie miał prawa w moim odczuciu dzisiaj, ja wiem, że jest biały wywiad, bo to, do tego służą wszystkie ambasady, nie miał prawa sędziować sędzia niemieckojęzyczny, czyli Austriak Linemajer tego meczu. Tym bardziej, że nasi zawodnicy no, znają język niemiecki, ci co byli ze Śląska i słyszeli niektóre rozmowy. A na ile Kazimierz Górski was słuchał? To znaczy na pewno podpowiedzi, sugestii? Decyzja zawsze należała na końcu do niego i tego nigdy nie powiem inaczej, bo tak było po prostu. Mhm. Słuchaj, rolą szefa jest wysłuchać tego, co mają do powiedzenia ci, co jednak w jakim sensie tworzą również jego, powiedzmy sobie, wizję pracy, a potem decyduje jak zwykle w piłce nożnej, niestety, ale wynik końcowy. To dlatego ciągle używam stwierdzenia, że ty jako prezes klubu no nie do końca masz chyba pełną informację, jaka jest wartość tej drużyny i postanawiasz mnie zwolnić z pracy. Bo gdybyś miał pełną, być może byś mało tego, wielu się przyznaje po czasie, że chyba się pospieszyło z niektórymi zwolnieniami. Prawda? Bo trzeba mieć kogoś zaufanego, który naprawdę wiesz, że on cię nie wprowadza w błąd, że on nie ma żadnych koneksji z tym, czy zwalniany ma być, czy tym nowo przyjętym i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Andrzej, przeżyłeś kilka epok piłkarskich. Tak. Jakbyś tą drużynę z 1974 roku, tą srebrną, najlepszą w historii chyba polskiej piłki. No jednak na pewno najlepszą. Jedna z najlepszych. Jakbyś ją ocenił poza tym charakteru, zachowań pozaboiskowych, atmosfery? To byli chłopcy głodni sukcesów, czy to byli... Bardzo, też... Do pewnego momentu. To jest właśnie nasza Polska, wiesz, nasza Polska przewaga. Nawet wczoraj obserwowałem mecz, kiedy jest 6 bramek przewagi, ma Korona Kielce piłkę ręczną, którą też przecież grałem i nagle się robi tylko 2 bramki różnicy. Gdzie musi drużyna końcówka o tym doświadczeniu, o tym stażu, mając prawie większość zawodników zagranicznych, bo mieli jednego dożytego. No dobrze, ale każda drużyna tak kiedyś wypełnia swoją misję, no i jak to się mówić, kończy się. Autorytet, w Montrealu były koniec. Zaczynali się od tego, kochał zawodników Kazio Górski i oni kochali jego. On ich rozumiał. Grali dla niego. Tak. I on ich rozumiał. Dlatego zawsze mówiłem, przychodzi taki mecz, że tu rozumiesz, czy ta drużyna rozumie cię doskonale, czy ona jest z tobą, że zagrają dla ciebie. I są mecze, że przecież wiesz, że nieraz drużyny przegrywały po to, żeby zwolnić trenera z pracy. Kilka jedenastek prowadziłeś, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt i też reprezentacje. Było trochę łobuzów tej legendarnej drużynie? No musieli być, przecież duszą świętej pamięci. Wiesz, Adam musiał, to nie zmienia stosunków. Sam powiedziałem kiedyś do Adama, kiedy pojechaliśmy właśnie przed Igrzyskami Olimpijskimi 25 maja. Górski mówi, ja pójdę na trybuny, popatrzę na tą Republikę Federalną Niemiec i na naszych. I wtedy miałem tę pierwszą scysję, no nie będę nazwiska mówił, o Szaryńskiego z Górnika Zabrze, bo nie chcieli go zwolnić, mieli mecz zaległy. On mówi, że on u was nie gra, będzie grał. I był powołany. No to ja pana dopadnę w inny sposób, ale nieważne kto, jak, na no, nie dopadli mnie, bo siedzę u ciebie teraz i rozmawiam. W każdym bądź razie chcę ci powiedzieć, że współpraca jest taka, jak dałem przykład na bramkarzach. Masz powiedzieć, co masz do powiedzenia, bo to jest twój obowiązek.
taka jest twoja klasyfikacja, ale decyzję podejmujesz ty jako trener numer jeden. I nigdy poza taką rozmową jak dzisiaj, kiedy minęło praktycznie biorąc już tyle lat, kiedy można o tym prawda powiedzieć, bo to nie ma, tak jak ja nieraz czytałem tutaj niedawno jeszcze, jak to trener młodzieżówki nie zgadza się i nie da zawodnika i oburzony, że mu trener zabrał drużynę. Jakie zabrał? Nie ma o czym mówić. Dobra, o czym rozmawiamy w ogóle? Także tutaj, wiesz, tu byłem szanowany. Ale relacje bezpośrednie są ważne. Jeśli szanowałeś Kazimierza Górskiego, no nie, no, ciebie, to... Musisz pamiętać jednej rzeczy, że w 64 roku, 15 lutego, ja przyszedłem do drużyny Gwardii Warszawa, trenerem był właśnie między innymi Górski. Ja rozegrałem jeden mecz w reprezentacji Warszawy, 1 maja, Warszawa-Berlin 1-0, kiedy fenomenalnie grał właśnie Paciali, którego, pani się powiedział, że ma pachwinę, choro, bo to jest żelazny temat dla zawodników, jak nie chcą grać. I już więcej jeszcze nie wszedł do bramki, już był reprezentant Polski. Bronił Pacialik, fenomenalny Pacialik. A 7-0 mogliśmy przegrać ten mecz, a myśmy wygrali 1-0. To nie jest tak. Grałem półtora meczu w lidze i nagle powiedzieli mi, nie może pan uprawiać sportu, bo może być pan sparaliżowany po chorobie tak zwanej Scheuermana i tak dalej. I jeszcze się łudziłem, że może, bo człowiek był za młody, mówię o sobie, i za głupi. Mówię, przez piłkę ja w każdej chwili mogę zejść z boiska, bo są zmiany lotne. Też nie mogłem, a świętej pamięci profesor Weiss, no wielka postać w ogóle, jeżeli chodzi o w ogóle o polską medycynę, to on wprowadzał wszystkie bloczki, prawda, przy rehabilitacji. No wielka postać, wykłady jego były notowane, tylko z tego potem powstawały książki. Zresztą przedstawiciel UNESCO, pan profesor mówi, słuchaj, ty nawet nie możesz szybko iść po ulicy do 28 roku życia, musisz przestać grać, potem to się unormuje, będziesz zdrowy. No dobrze, Andrzej, no, trzymajmy się tematu tak, znowu. Nie, nie, także tutaj, wiesz, nie, tutaj, słuchaj, w tej całej opowieści współpraca, jeżeli jest, musi być kooperacja pozytywna. Nie może być tak, że drugi trener, czy trzeci trener, czy ilu by nas tam nie było, że będzie mówił wszędzie, potem chodził po dziennikarzach, ja to uważałem tak i tak i on to zrobił, tylko dlatego ja tak powiedziałem, bo to jest bzdura. To znaczy, że nie zasługuje ktoś na miano w ogóle trenera. No, 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 sztab powinien być szczelny i solidarny. Musi, ale musi być. To wasz był taki chyba. Ja sądzę, że do pewnego momentu tak dalej nie umiem ci odpowiedzieć, ale tak. No przecież widzisz, nikomu nie spadła czapka z głowy, kiedy on mi wysyła Górski na mecz Anglia-Austria 7-0, żeby się upewnić, mimo że Jacek naprawdę robił bardzo dobrze obserwacje. Ty chciał jeszcze niezależną jedną opinię? No on zażyczył sobie, nie, on uważam, że uaktualnić, bo jeżeli jest 3 tygodnie do meczu, prawda, na Wembley, ja też patrzyłem i też byłem zdziwiony, bo przypomnę ci, myśmy grali w przeddzień za potrójne premie, bo tak zadecydowało nie tylko nasze kierownictwo związkowe, ale i partyjne, żebyśmy zrobili dobry wynik i Anglia z nami cudem zremisowała 0-0, mimo że rok wcześniej nas pokonała 3-0 na stadionie Wojska Polskiego z Keeganem między innymi w głównej roli, Richardsonem. Mówisz o młodzieżówce, tak? Blackline. Tak! I ja się dziwiłem właśnie, że nie gra ten Keegan i on w zasadzie potem wpuścił chyba Hektora w 88 minucie. Tak. Nie pomogło to. I myśmy pośle zostaliśmy zaproszeni na bankiet, bo nie przyszła Anglia, tylko przedstawiciele na kolację po meczu. Oni byli tak sfrustrowani i tak zdegustowani, ale też mi ta publiczność... Było więcej whisky dla was, ale... Tak, w jakimś... Nie, oni mi zaimponowali swoim zachowaniem, bo chcę ci powiedzieć, oni nie wierzyli w to, co się stało. Jeszcze Kazik wstaje, Górski wcześniej idzie z ławki. Ja siedzę z naszą młodzieżówką, bośmy przyjechali. Na trybunach siedziałeś wtedy? Tak, o takiej loży tam po prawej stronie świeckiej, dobre miejsca zresztą, żeśmy mieli. I chcę ci powiedzieć, nagle się okazuje, dostajemy sygnał, poczekajcie, bo będziecie chyba musieli pójść na kolację, bo tam jest sygnał, że Anglicy nie przyjdą poza osobami z kierownictwa. I tak też było. Andrzej... Właśnie Górski wtedy zabiera. To jest debiut właśnie, bo wspomniałeś, Władka Żmudy. Górski, który powiedział do mnie przed meczem, dziś rola znowu selekcjonera. Mówi do mnie, Andrzej, grasz przed dzień, ja mam rozruch. Nie wpuszczaj Szarmacha do gry, bo tu mogę mieć kontuzję, jakaś tu, pośliznie się. Mokro, ślisko w godzinie meczu. Jesień to była. Jesień. Nie puszczaj go do gry, bo jest lista 22, głupi przepis FIFA-owski z kolei i tylko z tej listy zawodnik mógł wystąpić na Wembley, nikt inny. To jest była głupota. Ja mówię, dobrze, jednocześnie tu mecz się układa i mówię do niego, muszę oddać zawodnika z kolei do klubu przygotowanego, bo ty jako trener klubowy go prowadzisz, ty pracujesz na mnie. To coś mi ciągle mówili do dziennikarzy. Piszcie nazwiska trenerów, bo oni na nas pracowali w klubach. Nie o nas tylko. Myśmy spili śmietankę w jakimś sensie. Myśmy owszem przygotowali się miesiąc, bo do tego zaraz wrócimy. W każdym razie chcę ci powiedzieć, że... Andrzej, a powiedz mi taką rzecz. Wielu kibiców, wielu ludzi
uważa, że selekcjonerzy, którzy mają 2-3 tygodnie przed Mistrzostwami Świata, wpadają w pułapkę do tak zwanego dokręcenia, jeśli chodzi o przygotowania, o przesadzenie. Może tak być. Może z czego to wynika? Powiedz, bo... Ale ja ci powiem, no nie, wszystko zależy, jaka jest podbudowa. Bo wiesz, byście no, mieli wtedy fizjologa? Nie bardzo. Fizjologiem byłeś ty, pan Kazimierz? Słuchaj, nie. Doktor Garlicki? Był Janusz Garlicki, owszem. No byliśmy na innym etapie, nie ulega wątpliwości, to co dzisiaj jest, bo dopiero powstawały zalążki medycyny sportowej. No słuszne, uwaga twoja jest prawidłowa i słuszna. Natomiast mieliśmy przygotowani, bo znowu ci przypomnę, bo tego człowieka wszyscy zapominają i niesłusznie, on jest wygnany z kraju. Wygnany został z kraju przecież. Myśmy już do Igrzysk Olimpijskich przecież przygotowywali się w zimę w Wiśle. Ale kogo wygnali? Ja ci powiem, w Wiśle i sztalagę sprowadzili do AWF-u, decyzję o przyjęciu GKKF-u, żeby przygotował koncepcję przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Nikt inny, tylko on. I pracował on, pracował Górski, pracowałem ja i wypożyczony był z AWF-u wrocławskiego, do twojej wiadomości, Lesław Maku, który był sprawniejszy od naszych zawodników. On normalnie brał liny i nogi w poziomce spokojnie wchodził aż do sufitu. I on był waszym fizjologiem? Nie, ale on pisał wszystko, co dotyczy cech motorycznych, prawda? Doskonałe skrypty pisywał, robił to aktualnie i on odpowiadał za wszystkie sprawdziany, jak od powiedzmy sobie wspomagałem, do Igrzysk Olimpijskich i tam właśnie żeśmy przeżyli ten skok. Ale my mówimy o 74, Andrzej. Tak, ale to się nakłada wszystko. I teraz mówimy o 74, nie wiem, w 72 Jacek doszedł w marcu, że musi mu pomóc Kaziowi, bo taka jest prawda. To żeśmy to sami namawiali, żeby się zapisał na kurs instruktorski, bo na razie jeszcze nie miał żadnych uprawnień, poza tym, że był zawodnikiem. Tak. Taka jest prawda. 74 to był ten moment, kiedy myśmy siedzieli, się przygotowywali i już byli ludzie, którzy też się interesowali fizjologią i już obserwowali to, co my robimy i potem w jakimś sensie kontynuował już Jacek, jak został ten... No dobrze, ale doktor Makuch wam pomagał? Nie, tam już nie pojechał z nami, na samym Mistrzostwa Świata nie pojechał i uważam... A w Zakopane był na obozie? Był na obozie również Zakopanym, z tym, że w Zakopanym nieco inaczej, ale już to się inaczej, on już był odsuwany powolutku, ale tam już nie miał w zasadzie nic do powiedzenia. Dlaczego był odsuwany? No przecież działał w korze wtedy on i ze względów politycznych, no widocznie rozmawiali, nie wiem, nie znam, no przecież nie rozmawiali z Kasiem i on nie pojechał na Mistrzostwa Świata. No Banaś też nie pojechał. No z innych względów, tak, masz rację. Paszportowo-polityczny. Tak, i niby, masz rację. Związkiem wtedy rządziła gwardia, czyli no, Rakowiecka. Ale, no tak. Można powiedzieć. No tak było. Tak było, tym bardziej, że no był chyba kierownikiem drużyny Łukazika, był Górski w gwardii na mojej kadencji, jak ja tam byłem te 7 miesięcy, był chyba tak pułkownik Wacław Soja, a on był sekretarzem partii, przecież tym do mnie też powiedział przecież. Andrzej, rozważamy w kierownictwie związku, no znam cię z gwardii i mówi, że chyba będziesz musiał odejść ze związku, bo ty nie gwarantujesz socjalistyczne wychowanie młodzieży. Ja mówię, panie Wacław, ja mówię, że pan tak inteligentny człowiek gwardii. Ale nie chciałeś się do partii zapisać po prostu? Nie, bo ja nie uznawałem, że jest to przede wszystkim potrzebne. W jakim celu? Jeszcze jak mi udowodni, bo mówię, wy macie tam jakąś egzekutywę. On mówi, no tak. Jak egzekutywa postanowi, to się wykonuje. Ja mówię, stary. To ja wracam ze Sławoszowskim z Wisły, z zgrupowania zimowego. Rodzice się cieszą, dali nam dzieci, przygotowaliśmy wszystko, daliśmy jeść. I teraz ja mam robić to, co byście postanowili ludzie. To jest, mówię, skandal dla partii. No to my na ciebie poczekamy. No na razie czekają do dzisiaj wszyscy. Ja na razie jeszcze żyję i mam się dobrze i uważam, że to, za co mnie nagradzano, odznaczali tam, gdzie wszędzie byłem, to raczej o Polsce się dobrze mówiło po mojej pracy. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, efekt talentów niesamowitych tej drużyny, fenomenalnego przygotowania, doskonałego zarządzania, myślę tak, o panu Kazimierzu Górskim, jego sztabie, o tobie, o Jacku Gmochu. No to znowu mówisz, Bulzacki przechodzi na rezerwę i zaczyna grać Żmuda. I to świadczy, widzisz, o wielkości trenera, który obserwuje, co będzie... No dobrze, Szarmak Zadomarskiego i tak dalej. No tak. Czyli... Twoi ludzie z młodzieżówki. Też, tak. Ja nie mówię, że nie. No po to ja tam byłem między innymi. Kogo ci jeszcze brakowało z tej młodzieżówki, no, tej drużynie? No wtedy to już powiedziałem, że zasłużył sobie swoją... Kogo byś jeszcze dołożył z tamtej drużyny? Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek jeszcze mógł wskoczyć. Tam w zasadzie, prawda? Większość była. Ja był Kmiecik, był musiał grać u ciebie. Był młodziutki Kapka, prawda? A Antek Szymanowski to był genialnym zawodnikiem. Mało tego, uważam, że był jednym z najlepszych w historii w ogóle w całej linii obrony, od prawego przez środek do lewego. I trochę niedoceniony. Zawsze niedoceniony i to jestem zdumiony. Zawodnik, to do dzisiaj nikt tak nie umie wprowadzić piłki do gry jak Antek Szymanowski.
Powiedzmy sobie, mimo że był świetny przecież Zyga Anczok, też taki trochę mniej doceniony, no może potem troszeczkę Piszczek, bo kiedyś był napastnikiem, więc on miał tą inklinację. Czuł to. I z Łaszczykowskim doskonale, prawda, współpracowali. I to są rzeczy naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne. Wiesz, piłka dzisiejsza jest nieco inną, piłką się zmienia. Andrzej, czyli byłeś spełniony jako trener młodzieżowy? Znaczy, ja uważałem, że kto wie, gdy odchodził Górski, gdyby mi pozwolono poprowadzić reprezentację, no to był mój najlepszy czas. I ten dlaczego wtedy nie zostałeś? Ja jestem bezpartyjny, jeszcze da się przyjąć cały czas, a to jest ważne. Jacek był w Stanach Zjednoczonych, sprowadzony specjalnie do tej funkcji. Ja nie mam przyjętego, bo to nie jest przez wina Jacka, został trenerem reprezentacji. To jest wina tych, co decydują o tym i tak dalej. Czyli nie zostałeś trenerem w tempo, tak się to mówi, że to był twój tak czas. Sąd. Mało tego, no, słuchaj, to, że robiłem to z całym bagażem swojej, prawda, wiedzy i zawodniczej, prawda, i po studiach, w dwóch dyscyplinach, gdzie grałem, że przypomnę ci, że ja w 58 roku byłem mistrzem Warszawy koszykówkowską kształcących, jak przejdzie starego sportowca. Piłkę ręczną też uprawiałeś. Tak, no, w reprezentacji polskiej, w 11 i w 7 grałem. W każdym bądź razie Jacek mnie właśnie poprosił o pomoc, kiedy został trener reprezentacji przed Argentyną. Ja byłem trenerem wypożyczonym. No właśnie, ale zamknijmy. Ja odszedłem ze związku w 75 roku, ci przypomnę. Andrzej, zamknijmy etap 74 roku. No. Trzecie miejsce. No, to była naprawdę srebrne medale, bo dali wam srebrne za trzecie miejsce. Znaczy, mówimy my dzisiaj brązowe, ale wtedy no takie... Było srebrne. No, tak. Finalista, Holandia dostali chyba pozłacany. Pokaż mi jedną drużynę w historii, w ogóle światowej piłki do dnia dzisiejszego. Dobrze to poruszasz. Powiedziałem już paru osobom. Lato, król strzelców, mistrz świata. Szarmach, Egzek Poznańska, jestem wicekról strzelców, mistrz świata. Najbardziej ofensywna drużyna, zdaniem mnie, naszym dziennikarzem. 16 bramek, tak? Mało tego, przypominam ci, bo na zmianę chodziliśmy z Jackiem Włochem, z Kaziem Górskim na konferencję, kiedy przyjechał słynny trener, taki Buloń, Francuz, z telewizją, no i mówił, bo byłem akurat na tej konferencji, panie trenerze, no tu się mówi o polskiej szkole piłce nożnej. Paziorz przez kolczek mówi, muszę się temu zjawisku przyjrzeć, szalona niespodzianka. On tak mówił o polskiej myśli szkolenia. Nie, ale byłem przy tym. No. Ale miał poczucie humoru. Miał niesamowite poczucie. No widzisz, siedzimy w basenie na przykład, właśnie stosunki, to co podkreśliłeś, między zawodnikami a trenerem. Pamiętasz, że ale po piwku to moglibyśmy się napić. Napić się zawsze można, jeżeli ma się umiar. No dobrze, po piwku można, tylko żebym nie zauważył już drugiego, bo wiecie, gdzie się rozlicza kierownik z zawodnikami. No to. Potrafił zatrzymać drużynę na przykład w Murhart, bardzo taka pamiętna historia, to pisałem to w swojej książce z Jurkiem Chromikiem. Mhm. I zatrzymał w sensie ich? Zatrzymał, nagle uważał, że trzeba. Szliśmy do Murhart, do parku. Normalnie na takie, powiedzmy sobie, rozchodzenie. Murhart było, przypominam, Murhart to było miejsce naszego zgrupowania, tak, tego małżeństwa Bofingerów. Załatwiał to świętej pamięci Heniek Loska, to zgrupowanie. Załatwił to perfekcyjnie, bardzo dobrze. Świetne miejsce zresztą. No, baza fantastyczna. Mało tego, i ludzie nas tam kochali. Mieli jedyny zgryz, kiedy jechaliśmy nawet z referem, co zrobić. No tak, no gdzieś ty widział u Niemców, żebyś wracał z meczu kolejnego zwycięskiego i oświetlili całe miasto. Światła się paliły w nocy. Nie, byli dumni z waszej drużyny. Tak. I oni mieli dużych, prawda. Ale wróćmy do zatrzymania tej drużyny. On zatrzymał się nagle i mówi, panowie, no to minutkę mam tu. A tam wiesz, no obstawa była piękna, taka pani w peruce siwe, ale broń tu, krzyżówki. Cały lasek był otoczony, bo oni już mieli przykład po 72 roku zamachu, prawda. No terrorystów. Także wiesz, oni na wszystko uważali. I każdy mówi, panowie, zaczyna mi się parę rzeczy nie podobać. Panowie, jak żeście tu przyjechali, to się dawali chętnie autografy, żeście się tu na boisku totarzali z radości na pięknej trawie, a dzisiaj zaczynacie to być z grymasem. Czy był kryzys na zgrupowaniu pewny? No, on tak wyczuwał, że może to być, wiesz. Mentalne oczywiście. Tak, myśmy zawsze uważali, że wiesz, te czwarte mecze to są takie mecze kryzysowe, wiesz, jeżeli chodzi o poziom gry drużyny, że to się wszystko tak, wiesz, nakłada. A umówmy się, że w tym turnieju raczej grała stabilna jedenastka. Odpadł raz tam. Bardzo. Nieprawdą jest to, co piszą dziennikarze, bo ja siedziałem, Górski, ja siedziałem, bo on mnie zatrzymał, ja też chciałem iść na spacer i on nie pozwolił. Panie kolego, pan zostanie, bo tu będą ciekawe rzeczy. On był intuicjonistą świetnym i miał dobre rozpoznanie widocznie. I oni się spóźnili, 6 osób się spóźniło, nie tylko musiał. Ojej. 5 uciekło, a Adaś się zatrzymał. No przecież byłem przy tym, ja bzdur opowiadają. Gdzie oni wracali? Z miasteczka, z dyskoteki? Nie, ze spaceru wracali normalnie i nikt... Przepraszam, piszą niektórzy dziennikarze, jak ktoś się upił. O czym oni mówią w ogóle? Ale ze 2 piwka wypili? No. Nie, na pewno wypili po jednym piwie, czy nawet półtora. Ja nie wiem, że nie, ale nikt nie był pijany, bo przecież ja widziałem, rozmawiałem z to potem z Adamem, musiałem. Świętej pamięci notabene, bo to była taka dusza towarzyska, on tam trzymał. I pan Kazimierz wtedy mówi tak, panowie,
Widzisz, że się sypie mu... Nie, więc nie chciałbym kogoś odesłać. Przedtem, jak pamiętasz, mieliśmy jeszcze ten numer po pierwszym meczu z Haiti. No tak, po podejrzeniu... Dziennika z Bildu niemieckiego, rozumiesz, zawiadomił nas, że jest Polska podejrzana, tam jakiś doping, coś była to... Bernard bzdura. Gryszczyk was zawiadomił? Nie. On był w Kicherze wtedy. Był, ale no, nie, był jeszcze, nie, jeszcze, na, nie, jeszcze nie. Który został wyznaczony do opieki nad polską drużyną chyba przez... Który zajmował się, tak. Zajmował, nie, i on uczciwie powiedział... No i wtedy mieliśmy do 4 rano w zasadzie naradę, że nie wolno ani cukierka, nie wolno nic od nikogo wziąć. Nie ma żadnych gości, czy nawet gdyby ktoś z rodziny przyjechał, nie można o nikogo nie zrobić. Ale mieliście swojego kucharza. Ale tak, to się okazało, że doping był rzeczywiście, jeżeli chodzi o zespół Haiti. Józef Konrad chyba był, to on brał jakieś tam środki. No dobrze, i pan Kazimierz zatrzymuje ekipę i mówi... powiedział to, co mam, i koniec. A czy zmienił postępowania wobec nich? Nie. Także panowie, ja wszystko widzę, obserwuję. No dobrze, musiał zapłacić, nie zagrał meczu ze Szwecją. To była już ostateczność tej kary, bo to była też dyskusja z nami. Kazik był w tym momencie, trzeba powiedzieć, że czuł, że tak powinien zrobić, ale Nowosielski wtedy z Jankiem Majem, świętej pamięci obecnie i Janek Maj. No, prezes Maj był, przepraszam. Też tak. I mówi, no Kazik, ale wiesz, no jeszcze tu mamy dwóch trenerów. Mówi, dobrze by się oni wypowiedzieli. Kazik mówi, nie widzę przeszkód. Jak to Kazik? No i myśmy się obydwaj powiedzieli, że powinien nie wyjechać, bo chciał wysłać. Jednak. Tak, że powinien zostać, że są inne tutaj. Karomierz przewiduje jeszcze inne postępowanie w tym momencie. I Kazio wtedy powiedział... Adam był uwielbiany przez drużynę, przez grupę. Mówi, jak to Kazio, panowie, jest trochę późna godzina, idziemy już spać, radą podejmę decyzję. Tak, nie powiedział ani tak, ani nie. I na tym skończyło się to zebranie. I rano powiedział, że on zostanie, tylko będzie odsunięty od meczu i zapłaci karę finansową. Andrzej, byliście w 74 z grupą bardzo zdolnych piłkarzy, którzy chcieli grać najlepiej na świecie. Prawie im to się udało. No udało się, no bo trzecie miejsce to jest bardzo dobre miejsce. 4 lata później pomagasz Jackowi Gmochowi w Argentynie. Tak. Czy to prawda, że było to już ekipa chłopaków nasyconych, trochę, nie powiem znudzonych, ale już bez tego... Nie byli tak głodni. Nie tak łakomi, jak 4 lata wcześniej. Uwaga jest, autentycznie, to są niezależne od każdego, od psychiki każdego z nich. Jak to pobudzić, jak odbudować no to? No ale wiesz, no, to już są stosunki trenera, powiedzmy sobie, z samą drużyną. Tego pierwszego. Wewnętrzne. Oczywiście pierwszego, słuchaj, trener drugi jest tym trenerem, który... A, odbiera żale nieraz, zawodnik się przyjdzie, on się poskarży. Powiernik, co? On się poskarży drugiemu trenerowi, nie pierwszemu. I wiesz, i ta rola tego trenera, wiesz, jest w zasadzie uspokoić zawodnika, że ten trener pierwszy na niego liczy, ale widocznie nie do końca go przekonałeś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj Jacek może powiedzieć, tu go będę bronił, tak jak w wielu innych również audycjach, nie znam trenera na świecie, który chciałby źle dla własnej drużyny. Każdy z nas robi wszystko, żeby wygrać. Oczywiście robimy błędy i następni nasi też robią błędy i będą robili. To jest taki zawód. Wynik weryfikuje niestety wszystko. Poziom gry i wynik to są dwie różne rzeczy. Ale wiesz, ta drużyna z Argentyny z 1978 roku była w zasadzie skomponowana idealnie. Bo masz tak, połowę chyba, nie będę teraz szybko liczył. Boniek wszedł jako... Boniek, Nawałka jako młodzi... Nawałka grał rewelacyjnie. Plus, pamiętaj, plus tak. Wielcy piłkarze 1974 roku. To, co czasami pisało się, dzisiaj już tego się nie pisze, mieszanka rutyny z młodością. Tak, najlepsze tak dla było, drużyny. Tak było, tak. No i jednak nie zapaliło tak, jakby my chcieli. Tylko zrozum. Ubarstwienie, bo też był Bogdan Masztalik, który grał u mnie w młodzieżówce przecież, grał Maculewicz. Czyli inżynierowie Jacka, tak zwani. Inżynierowie Jacka Gmocha. Nie. No, obaj byli inżynierami. Tak i dobrze, w każdym razie. Tylko widzisz, tamta drużyna przeszła 70. prawda, rok, kiedy nastał, prawda, Kazio? 72. 71. Drugi Igrzyska Olimpijskie. Trzeci. I czwarty zapadło. A tutaj ten czas był dużo krótszy. Nie, mało tego, ten Jacek, który był w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował, on dopiero zapoznawał się z tymi realiami nawet polskiej ligi, na litość boską. Także no tak, ale dwa lata prowadził. No nie, no to, ale mimo wszystko, to jest czas, gdzie nie wypracujesz sobie takich mechanizmów, jakie tam były. I mimo te mechanizmy funkcjonowały, bo przykładem jest nawet to, co mówiliśmy przed chwilą, odchodzi Włodek Lubański, no genialny przecież piłkarz, jeden z najlepszych w historii polskiej piłki nożnej. Na jego miejsce wchodzi bądź co bądź Szarmach i też ma ten Kazik Górski wybór. Ale tenże Włodek wraca. No to na 70, no tak, tylko Włodek już sam, Włodek już po tej kontuzji jednak, czy nie wiem,
wiem, czy po sposobach leczenia, nie mi o tym, prawda, sądzić, prawda, już do tej, prawda, powiedzmy sobie, ekspozycyjności, że tak powiem, tego błyskawicznego przyspieszenia, które miał na pierwszych 5 metrach. Fenomenalny start. To już było widać, chociażby po tej bramce strzelonej. Jak śpiewali Skaldowie, Lubański, Zryw Szatański. Dobrze powiedziane. Wojciech Młynarski to napisał, nie ja. Co nie znaczy, że na pewno liczył na więcej, bo był zawodnikiem dalej bardzo dobrej klasy i na pewno można go wykorzystać. Ale tutaj ja ci powiem, ja byłem w tym momencie trenerem Legii i ja tylko doszedłem w ostatniej, prawda, fazie. Nie, ale chodzi mi o ciebie. Robiłem to, co do mnie należało. Nie chciałbym, po pierwsze, żebyś cenzurował Jacka. Nie, bo nie to mam zamiaru. Niech Jacek sam się wypowie na ten temat. Mówił, może kiedyś jeszcze powie, ale jak ty patrzysz na to troszkę z boku, jednocześnie byłeś w środku. Jak to jest? Co nie zapaliło? Młodzi, starzy, nie wiem. To jest trudne, bo teraz tak, być może, że mogła trwać jakaś walka taka, powiedziałbym, może o przywództwo w drużynie, bo Zbyszek już był tym zawodnikiem, powiedziałbym, no trzeba powiedzieć, bardzo głośnym, ekspansywnym, trzeba by się było z nim bardzo liczyć. Dobrym. Mało tego, sam powiedziałem, że jak byłem ja trenerem reprezentacji, on by u mnie grał, gdyby pół roku wcześniej zakończył karierę, z tym, że u mnie by grał na środku. No tak, ale on nie mógł się dogadać z Łazarkiem. U mnie by grał na środku obrony, ja mu to powiedziałem, nie wcale w drugiej linii. Jako libero? Oczywiście, w tamtym czasie. Nie musiał już biegać, patrzeć, dużo widzieć. On wchodził, on grał już, to nie był, broń Boże, mój wymysł, bo już grał przeciwko mnie w Widzewie, kiedy był trenerem Bronek Baligura. On go kiedyś postawił na obronie właśnie przeciwko Legii i grał bardzo dobrze. Także to już miałem przejrzane. No dobra, jest trzeci, Andrzej Iwan jeszcze, czyli ta nowa generacja. No, ale nie, no to jednak jest różnica. Mimo wszystko przy Andrzeju Iwanie są bardzo zdolnym zawodniku, bo przecież absolutnie. Umówmy się, on grał wtedy chyba w reprezentacji też tej młodzieżowej, czyli nawet juniorskiej, u świętej pamięci Andrzeja Ziętary, prawda? Tak. I Jacek go tutaj, prawda, ściągnął. Nie, powołanie jakie zrobił, mogły świadczyć o tym, że będzie to drużyna perspektywiczna. Tylko jest kwestia. Nie wolno było mówić, że jedzie po złoty medal. Wszyscy zaczęli wtedy naśladować Huberta Wagnera świętej pamięci, który zapowiedział, że jedzie po złoty medal. Nie tylko on ten błąd zrobił. Nazwisk innych już nie będę mówił. No, Wagner nie zrobił błędu. On nie zrobił, ale medal. Inni, którzy go chcieli naśladować, mówiąc, było kilku. No nie mieli rozpoznania, czy rzeczywiście to można zrobić. I sądzę tutaj, że tutaj był taki jeden moment, no taki tam zapalny, to głośna sprawa, ale nie będę już o tym mówił, prawda, bo to już było w mediach poruszane. Ale powiedz. Nie, ja grał Lubański w tenisa stołowego z Dejną i niestety była to bardziej ich wina jak Zbyszka Bońka, bo powinni grać po secie, odejść od stołu, następny wchodzi. Oni go nie chcieli dopuścić, tak? Coś takiego tam. Zabrakło stołów na zgrupowaniu? Ale wiesz, jak to, no starsi zawodnicy, ja wiem, nie. A Zbyszek był ekspansywny, bo był rzeczywiście wtedy, no, w zasadzie to był początek jakby jego rozkwitu, że tak powiem, tej kariery. On się pokazał wtedy. Nie, no doskonale grał, mówi się komisyjnie, że był to zawodnik, no, eksplozywny. A jak wyglądało to pod względem organizacyjnym Argentyna? Tam zdaje się nie najlepiej w porównaniu z zonę post. Słuchaj, to co myśmy mieszkali w hotelu, a potem żeśmy odjeżdżali autobusem, nie było nas cały dzień, na pole golfowe i tam żeśmy mieli zlubowanie, tam były takie warunki, że można było, ale no nie ma porównania do Europy, do tego chociażby zonę post, Murchard, co żeśmy mówili. Ale tak jest zawsze, kochany. Mało tego dotyczy. Ale jak ten dzień, jechaliście pierwszy trening, drugi, mieliście obiad, to gdzie? Mieliście tam, nie wiem, łóżka polowe? Nie, można było tam odpocząć, ale to nie jest to samo. Wiesz, to jednak musi być baza, dom. Zmiana łóżka na samo tym, wiesz, jest najważniejszą rzeczą. Jedziemy do hotelu, mamy mecz i ja w tym hotelu nie mogę zasnąć, bo jednak to nie jest moje łóżko, no stary, no. Sam to przerabiam, no ale to kwestia No więc widzisz sam. W każdym bądź razie na pewno szkoda, ale jednocześnie no, uważam, że troszkę te mistrzostwa były i ustawione, nie chcę mówić. A, chodzi nie, o... no na 100% Brazylia została załatwiona przez Argentynę gospodarza. Generał Videla musiał osiągnąć sukces, oczywiście. No złożyło się tak, powiedzmy sobie, no nie strzelił w okazie rzeczywiście tego Fiorowi, tego rzutu karnego. Jednocześnie no podjął decyzję, powiedzmy, że Jacek, no bardzo i trudne z jego punktu widzenia, z punktu widzenia trenerskiego, prawda, rezygnując na przykład, jeśli dobrze pamiętam, z Gorgonia, prawda, i prowadząc Kasperczaka jako tak zwanego libero i tak dalej, Henia przy jego inteligencji, jego umiejętności, bo Henia dopiero zabłysnął w Stali Mielec po odejściu z Legii, bo leczył kontuzję w Legii. Tak, tak, tak. Kasperczak świetnie się ustawiał, ale w kilku przypadkach trzeba było Kempesa wypchać, zablokować. Ale mało tego, no wiesz, dzisiaj my mówimy, gra się troszkę inaczej,
mecze, bo było skracanie pola gry każdej formacji. Tak się gra dzisiaj, to jest kanon w tej grze. Wtedy troszeczkę było, prawda, inaczej. Natomiast nie wolno było się aż tak, prawda, cofnąć, bo przypomnę ci, jak padła bramka z dalekiego, prawda, podania, strzelana bramka, prawda, głową po długim podaniu. Bo dzisiaj takiego błędu, no, rzadko która drużyna może zrobić, chociaż robi. Andrzej, musisz wypić trochę kawy. No, mi się wydaje... Gadamy i gadamy, a ty tak, no, bo nie sięgasz po kawę. To jest twój... Jeszcze za dobrych czasów zapaliłbyś papierosa, ale to już nie, ja minęło. Nie palę, nie zabraniam palić, nie, ma, nie wolno ale palić. Ale na ławce królowałeś, ale ja nigdy, z dymkiem. Ale nigdy nie piłem alkoholu. No dobrze. No, mimo, że czytałem u jednego jest... dziennikarzy, tak. Że ja jestem nałogowo, używam alkoholu wieczorami. Tak kiedyś czytałem, ale no to nie ważne. To ciekawe. Bardzo ciekawe. To ciekawe. No, musiał sam, jakby, znaczy sam się napił i napisał. To chyba tak, chyba nie, tak. Nie. Ty to nie odrzuciłeś, no bo lekarz zabronił. I... Nie, poza tym, słuchaj, ja grałem po dwa mecze dziennie. Grałem tutaj w trzeciej lidze w UEFA piłkę nożną i w pierwszej lidze piłkę ręczną. Więc między godziną 11, meczem ligowym, a 15 tutaj, to ja byłem, wiesz, wycieńczony po prostu. Andrzeju, tak, Andrzeju, powiedz mi, jak patrzysz na zawodników tamtych 74, 8, na dzisiejszych, na sposób, jak się prowadzą, na ich umiejętności, wiadomo, na higienę. Sądzę, że jest duża różnica. Czy dałbyś sobie radę z tą ekipą, przepraszam, kiedy ty prowadzisz reprezentację, żebym się nie pomylił w latach 83, 98, 90? Ja 89 po zdobyciu Pucharu i Superpucharu Polski przyszedłem do reprezentacji. A jakby wtedy był... Twitter, social media, internet, szaleństwa. Jak byś tym znalazł? To znaczy, ja ci powiem, ja uważam, że miałem w sumie, jeżeli mogę tak powiedzieć, dobre stosunki z dziennikarzami. Dlaczego? Bo uważałem, że to jest praca bardzo trudna. Praca, gdzie musi błyskawicznie ocenić, a nie było takich środków komunikacji dla dziennikarza, żeby do swojej gazety mógł podać, więc nieraz mógł ktoś zrobić, prawda, błąd. Ale no, niektórym mówiłem, że są złośliwi w tym, co piszą, tak jakby nie zauważyli paru innych faktów z tego samego meczu i tak dalej. Także ja stosunki miałem dobre. I mało tego, ja je powtórzyłem jako szef sędziów, przypominam ci, że przepraszam, gdybyś ty do mnie zadzwonił, mimo się znamy, powiedziałem, nie otrzymasz, Janusz. Wszystko dawałem Polska Agencja Prasowa, komunikat i wydawajcie na wszystkich moich kolegów. No dobrze, ale wtedy miałeś spokój. Było 5 gazet, 1 telewizja, 1 radio. Zgadzam się. Wyobraź sobie, wybuch social mediów, wybuch nowej, powiedziałbym, cywilizacji medialnej robi z trenera człowiekiem zupełnie innym. Już ale zgadzam twoje się. Twoje świetne wykształcenia w UEFA-owskie. Zgadzam się. Pierwsza klasa, czy nie wiem, jaką masz klasę trenerską, no nieważne, UEFA Pro. Wszystko tak. Wszystko jest, tak? I nagle musisz stać się człowiekiem kimś więcej niż trenerem, no takim no to jest menedżerem. W zasadzie, tak się mówiło kiedyś żartem, trzecia osoba w państwie, prawda? Po prostu selekcjoner, oj tak. I tak dalej. Nawet prymasa. Tak jest. Tak, nawet prymas stał, powiedzmy równorzędnie, ale lekko z boku. Nie. Tak jest. Masz rację. No jest to, byłoby to bardzo trudne, bardzo ciężko było mi ocenić, ale sądzę, że wiesz, jak w każdym zawodzie, uczciwość w postępowaniu z ludźmi, z którymi rozmawiasz, ci ludzie rozumieją, że nie chcesz im może w tym momencie powiedzieć więcej, bo nie chcesz, bo jeszcze chcesz coś sprawdzić, bo jeszcze sam nie jesteś... A piłkarza nie możesz szukać, prawda? Ale nie możesz. Z piłkarzami musisz powiedzieć... Znaczy, a zawsze chciałem o to zapytać, nie miałem okazji. Masz dwóch piłkarzy, których wystawisz w jednym meczu. Miałem tak. Zaraz ci powiem. Ale ja muszę skończyć myśl. No. Tego bardzo cenisz, bardzo lubisz, ale musisz na niego postawić. Co mówisz temu, którego odstawiasz? A ten jest tak... Ale ja to przeżyłem. Tak pazerny i chce grać. No i dobrze. I miałem zawodnika w doskonałej formie. Dobrze nawet, gdybym to usłyszał. Nazywał się Witold Karaj ze Stali Mielec. I był w lepszej formie lewoskrzydłowy niż Andrzej Szarmach, który był pod formą. I właśnie na odprawie mówiłem. Mówisz o młodzieżówce? Tak, ten mecz słynny z RFN-em, 0-2 do przerwy, 3-2, któryśmy wygrali. Tak. I mówię, słuchaj Witek, jesteś w lepszej formie niż Andrzej Szarmach? No prawie. Powinieneś grać, ale podjąłem decyzję, że będzie grał Andrzej ze względu na jego fenomenalną grę głową, mimo że nie jest w najwyższej formie, ale on sobie z tego zdaje sprawę, decyduje tu interes drużyny. Być może, że będziesz mi potrzebny jeszcze w tym meczu. I tak było. Jak on to przyjął? Wiesz, zawodnik na pewno był rozżalony, nie ulega wątpliwości, że musisz mieć żal, ale jednocześnie chyba jest to w cudzysłowie, nie powiem, że osłoda, bo tu nie ma co słodzić, że jest to stwierdzenie, że rozumiem, dlaczego ten trener tak zrobił. Czyli rozumiesz Adama Nawałkę, który musiał kiedyś postawić na Wojtka Szczęsnego, nie na Łukasza Fabiańskiego, na przykład. No bo to znaczy, nigdy bym nie określał zdecydowanie wcześniej, dlaczego, jeżeli poprzedni grał bardzo dobrze i dalej gra dobrze, to niech się martwi ten, który ma wejść. Abstrahując
trochę zadanie. A na ile byłoby ważne zdanie trenera bramkarzy? Czy w ogóle... Nie, ja się zawsze z tym liczyłem, nawet jak prowadziłem Legię i kiedy prowadził, powiedzmy sobie, czy nieraz, czy Lucjan Brych, czy prawda, czy potem Rudek Kapera, który, prawda, po mnie przyjął. No ale pan Lucjan, to wiesz, to... Nie, no wielka postać. Wielka postać, ale to on nigdy nie był bramkarzem, to jest człowiek nie, z pola. Nie, ale no. Wiesz, jeżeli prowadził akurat, no to zawsze pytałem o opinię moich kolegów, bo mógłby się... No, ale nos jest, twój, bo mówię. No nie, szef jest ważny, wiesz, ale ten, kto prowadzi na co dzień, kto widzi, jak jest czas reakcji, nawet na obronę strzału, decyzje, jakie podejmujesz, czy szybki wyrzut piłki, to te rzeczy uciekają, mogą uciec pierwszemu trenerowi, bo patrzy na pozostałych jeszcze, bo to jest... I on do ciebie przychodzi, mówi, słuchaj, Andrzej, jednak... Tak, nie, nie. Nie, uważam, że tak. To samo było, jak był Janek Tomaszewski i to samo było, jak Janka zmienił, kiedy Tomaszewski Janek wyjechał do Emiratów Arabskich, kiedy prowadził ze mną Józio Młynarczyk. To ich zdanie było decydujące, co nie znaczy, że ja brałem odium, nawet gdyby zagrał źle, na siebie, nie na nich i nigdy nie powiedziałem, tak jak ty mnie teraz pytasz, że to on zadecydował, czy ja. Nie. Tak, to jest moja decyzja. Czyli twoja decyzja jednocześnie jest, no, ale moją, dobrze, decyzją. Ale dobrze, jesteś na turnieju i czasem tak słyszałem takie zdanie. Jeśli on go nie wystawi w pierwszym meczu, to ma w osobie tego wrażliwego człowieka, bo piłkarze też są, no, wrażliwi, tak być. Ma przez cały turniej, tak. Kiedyś mi to Piechniczek opowiadał a propos Zbigniewa Bońka. Kiedy miał takie sugestie, że weź w trzecim meczu z Peru w 82 roku, nie wystawiaj Bońka, bo nic nie gra, bo wedle opinii tak jest, nie daje rady, trzeba to zrobić inaczej, to Piechniczek powiedział, miałbym przez całą resztę turnieju, ile by nie było, tak, wroga w nim, tak, akurat w Zbyszku, no bo taki miał charakter. Ja wiem, tylko wiesz, tu jest... Jak utrzymać takiego pod ogniem? No widzisz, no, to jest to bardzo, no, bardzo ważna dlatego kwestia, cię pytam. Jak to podajesz, ale widzisz, nie chcę w to wchodzić, bo akurat wtedy byłem, nie byłem za granicą, ale odpowiadam. Boniek w stosunku do tych innych zawodników, też będących w kadrze, mimo że był, tak jak mówisz, grał słabiej nieco, bo my się obserwowali na co dzień, był lepszy, mimo wszystko był dalej postacią, że w każdej chwili są zawodnicy niezmienni, zaraz się uzasadnia i ty o to pamiętasz bardzo dobrze, kiedy świetny trener Bayernu Monachium zmienia, bądź co bądź, Mateusza w 83 minucie i przegrywa z Fergusonem w 1-2. Minuty. Słynny finał Ligi Mistrzów. Brawo, słynny finał. Widzisz, są zawodnicy, którzy jednak swoją postawą na boisku... Pójdę dalej, Andrzej. A? Rok 70, ćwierćfinał Anglia-Niemcy, mistrzostwo świata. A? Ramsey, mądry, ściąga tak. Chartona. Brawo. Bobiego. Brawo. Po 2-0 prowadzi. Co się dzieje? Anglia przegrała 2-3. No i co z tego, że on potem miał żal, że wszyscy ocenili, że to jest błąd i tak dalej. No dobrze, ale to jest sytuacja meczowa. Tak. Ale turniej, jak utrzymać tych... Czy może to się narodzić grupa... Uważam, że... Zawiedzionych, grupa jest, obrażonych. Jest, nie, jest, są rozmowy, bo to jest trener i to właśnie pierwszy, już nie drugi, pierwszy. On musi rozmawiać z zawodnikami, co było powodem... Ale mówię, że ci przychodzą do ciebie do ucha, przychodzą na spowiedź, i to się, niezadowoleni. Ale to się też nie sprzedaje w ten sposób, nawet pierwszemu trenerowi, bo ten u mnie był i tak dalej. Czy ty jesteś spowiednikiem? No tak. Tajemnica jest? Ale, no jest, bo... Masz to sprzedać inaczej. No, tak? Ale oczywiście, muszę nawet tobie, ja mogę ci tylko zasugerować w tym momencie, a może tak, trenerze, bo to nie wiadomo, bo po meczu wszyscy już wiemy. Wszystko wiemy po meczu. No, eksperci, prawda? Zwłaszcza. Przed meczem? Nie. Dlatego ja napisałem felieton przed ostatnim meczem z Polonią, przed dzień meczu. On jest pisany. Bo po meczu to ja też napiszę, tak jak wielu dziennikarzy, wszystko. Bo ja to już widziałem. Sztuką jest napisać przed, a nie po. Tak jest moje przynajmniej zdanie. I tak piszę. Teraz też będę pisał właśnie materiał, który nas dotyczy wszystkich i całego świata, tej nastolatki Greta Thunberg. Okay. Bądź co, bądź dwutlenek węgla i tak dalej, bo to jest szok dla całego świata. Dobrze, Andrzej ale wróćmy do piłki nożnej. No. Czyli jak selekcjoner ma podtrzymać ten ogień w ekipie przez całe 2-3 tygodnie, jeśli tyle zagrają? Musimy mieć bardzo dobry kontakt z zawodnikami i jeżeli ten kontakt jest ugruntowany, oni czyli również... cały czas rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Mało tego, oni również odbierają każdą rozmowę ze swoim trenerem, nie w identyczny sposób jak rok temu, jak półtora roku temu, bo oni też już widzą, że on się zmienia w argumentacji nawet tekstu, który zawodnikowi, prawda, podaje. Czyli musi no, na bieżąco... Ja nie wyobrażam sobie inaczej. Słuchaj, jest takie fajne, wiesz, stwierdzenie, wiesz, i to jest naprawdę. Powiedział to, co prawda, ja się naprawdę zgadzam w 100% z tym stwierdzeniem. Genialny zawodnik, nie wiem, czy jeszcze żyje, ale chyba tak, kiedy go zapytali, że wielkiej klasy trener hokejowej reprezentacji Związku Radzieckiego, Tichonow. Był taki, Wiaczesław. No, ale on był preferowany przez Stasia Breżniewa i... Fetisow nie mógł jechać za granicę, go zapytali, wielki też gracz. Miał jechać, mówi, słuchaj do niego,
jak ty, jak wy oceniacie w ogóle klasę, wielkość klasy trenera? I on powiedział, piękne zdanie, chcę ci powiedzieć. Wielkość klasy trenera jest oceniana wielkością klasy jego zawodników. Koniec, kropka. Cały czas mówiłem parę razy w telewizji. Ja jako trener bez zawodników jestem nikim i niczym. Oni beze mnie być może zagrają lepiej jak ze mną. Potrafią na innego trenera, co? No więc widzisz, tak. Także tutaj sądzę, że to jest bardzo istotne i wiesz, bardzo ważne, jeżeli młodzi trenerzy to zrozumieją. Dlatego część trenerów i słusznie robi, nie będę oceniał teraz i do dziennikarza, najpierw ocenię z zawodnikami w szatni, a dopiero potem podam swoją konkluzję w wywiadzie. Dzisiaj nie będę z panem na ten temat rozmawiał i jest to bardzo mądre i rozsądne. No na pewno, ja zresztą... Słuchaj, wygrywamy razem i przegrywamy razem. Nie, nie, my wygrywamy, oni... Ale znasz to? Znam to. Andrzej, środowisko piłkarskie, szatnia jest niezwykle hermetyczna. Czy dopuściłbyś psychologów sportu? Mało ich jest chyba pracujących, powiedzmy, w stresie meczowym, w takiej sytuacji ogniowej, ale gdzieś tam krążą w klubach, nie wiem, czy w federacjach. No, część ten... Inne sporty tak, przyjmują to, ale przyjmują, piłka... Wiesz. Sądzę, że tu znowu jakieś takie rozróżnienie. No teraz czytałem ostatnio wywiad z tą panią chyba Abramowicz. Tak, 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 ciekawe. Każdy wywiad jest ciekawy, ale sądzę, że inne jest odniesienie w sporcie indywidualnym, gdzie ten psycholog jest być może bardzo pomocny, bo on już pracuje troszkę z tym zawodnikiem, już pozna, czy zawodniczką, prawda, psychikę i tak dalej. Troszkę inaczej to w sporcie jednak wygląda, wiesz, zespołowym. Ty reagujesz inaczej, Kowalski reaguje inaczej i tak dalej. I teraz być może nie mówiłbym, że nie, a jednocześnie sądzę, że tutaj no każdy z trenerów uważa, że on jest no najlepszym psychologiem dla drużyny, bo zna. Zresztą tego zdania był również i Kazio, bo ja no dam ci przykład z praktyki. No, nie będę mówił tylko nazwiska człowieka. Grałem mecz no, pamiętny, historyczny. Powiedz, Andrzej. 28 marca 1990 rok, Polska-Jugosławia, bo państwo już nie istnieje, dlatego on jest historyczny. 0-0. Przychodzi do mnie człowiek, który no, brał pieniądze z klubów, profile, prawda, na biorytmach działał i mówi, panie trenerze, wie pan, no, nie ma pan prawa dzisiaj wystawić chyba wiem, o kogo Jacka Ziobra, mówi, w ogóle do składu, bo on ma fatalny bioryt. Ja mówię, wie pan, że w tej drużynie każdy ma inny biorytm i jednak my trenerzy musimy sobie z tym poradzić, pogodzić, po to jest proces treningowy. Ale wie pan co? No ma pan pecha, bo ja już skład ogłosił, on będzie grał. No po meczu się okazało, że on był najlepszym zawodnikiem na boisku, mimo że grał Stojkowicz w Jugosławii. I mówię, proszę pana, niech pan już nigdy do mnie nie przychodzi. I ja te, to kluby, nie ma sensu. Te kluby, w których wiem, że mamy, że pieniądze, ogłoszę, żeby pana nie słuchali. A on nie żyje, nie wracajmy. Tak, miałem przyjemność go znać. To natomiast prawda. Myśmy mieli inny przypadek. Mieliśmy znakomitego siatkarza. Nazywał się Marek Pilkiewicz. Potem był chyba dziekanem, nie chcę skłamać. Mam nadzieję, że Marek żyje, Pilkiewicz, siatkarz. I on był przy reprezentacji juniorów, był właśnie takim kierownikiem drużyny, psychologiem, gdzie myśmy wcześniej nam dawał jakieś portrety psychologiczne zawodników juniorów, jak żeśmy pracowali z Jurkiem Świętej Pamięci Sławoszowskim. Tak było, wiesz. I sądzę, że to była najlepsza pomoc. Mało tego, są dziwne oddziaływania. Ja współpracowałem króciuteńko, i to jest fajny przykład, z panią docent wtedy, Karolczak-Biernacką. I ona mnie zaprosiła i mówiła, Andrzej, jedziesz teraz do tego RFN-u na te 0232. I mówi, mam taki fajny eksperyment. Mówi, zgodziłbyś się z drużyną? Ja mówię, fajnie, co jest? O, jest tak, jak ty siedzisz. I on, blat. I jest pole karne, boisko, przedpole wrysowane. I są zawodnicy jednej drużyny na czarno, na czerwono. Jest pokazana sytuacja. I teraz pokrętła są. I miałeś 2 minuty na to, żeby się na to popatrzeć i ona wygaszała to. I teraz musiałeś otworzyć tą sytuację. Słuchaj, 73 rok. Przecież myśmy dostali specjalną nagrodę. Przed 50 laty. Tak, honorowego prezesa Deutsche Fußballbund, pana Paszlaka, z żoną na wózku inwalidzkim wjechał i mówi, panie Strejlau, tu ma pan dla siebie premię 1000 marek zachodnio-niemieckich. Dawno nie widzieliśmy tak dobrego meczu. Ta drużyna w tym składzie jest zaproszona już, ja to w imieniu Deutsche Fußballbund decyduję, jako sparring partner do reprezentacji Republiki Federalnej Niemiec, bo wy Anglików nie przejdziecie na Wembley. Stali wszyscy w szatni, potem mnie wzywali, co ja zrobiłem z pieniędzmi, wiesz? Ale zapomnieli, wiesz, że no,
Uczciły się najważniejszą rzeczą. Kierownik Drużyny Kosińskiej, kazał zrobić dwie listy, pokwitowali zawodnicy. Rozdzielna. Tak, na, każdy zawodnik dostał swoje pieniądze, a lista została złożona u księgowego pana Kidy. To mnie wzywali, panie trenerze, ale pan dostał, co pan z nimi zrobił? Ja mówię, pan Kida ma listę, sami zostali, a panowie nie, bo byście tylko nawet jeszcze no byście no nie grali. Każdy dostał po dwie pensje. To ci daje jako kosztowało. Taki wiesz, no, klasyczny wiesz, przykład w ogóle pracy, w ogóle generalnie biorąc zespołem. Powiedz, czy śni ci się jeszcze piłka nożna? Nie, tak, ja słuchaj, ja... Oglądam. A ten dowcip najlepszy o tobie, jaki słyszałeś, wiesz? Nie. Nie słyszałeś tego dowcipu? Nie. Budzi się Andrzej Strejlał z krzykiem. A nie, to było. Ja znasz. Ja zanotuję coś? Nie. Ja znam taki inny dowcip tak? o tobie, że budzi się przy swojej małżonce Marii. Tak. Z krzykiem wielkim. Ona pyta, kochanie, co się stało? A ty mówisz, właśnie przyśnił mi się nowy wariant rzutu tak, rożnego. Tak. Było? Tak, nie, tak, i tak było. Nie, to jest prawda, tak. Ja, to nie jest dowcip. Ja przede felietony ogólnie, bo przed dla młodszej generacji trenerów uważam, że jest to im potrzebne. Pracują w dużo trudniejszych warunkach. To już powiedziałem o trenerach, aktualnych selekcjonerach. Współczuję im serdecznie, bo tak jak teraz aktualnie, pan Czesław Michniewicz nie ma żadnej szansy przygotowania tej drużyny, to oni zdają egzamin dzisiaj ze swoich treningów, a indywidualnych klubach? W klubach, jeżeli się zgodzi na to ich trener, bo trenera klubowego nie obchodzi wynik reprezentacji. On żyje z dnia na dzień, od meczu do meczu, ale są mądrzy ludzie, że wie, aha, zawodnik, to czyli jeszcze ma trochę zdrowia, bo chciał poćwiczyć. Też była taka ważna uwaga. Zgłosić zawodnik, że chce u ciebie potrenować im dalej. To znaczy, jeszcze mogę ja na niego liczyć w pewnym wymiarze, bo on chce. Ma szansę, ma ambicje i tak dalej. Współczuję im, bo te parę dni. Natomiast mówię uczciwie... Zostaje tylko zarządzanie mentalne, nie, tak? Nie grałbym meczu z Chile. Absolutnie bym nie grał. Absolutnie nie, ale to jest moje prywatne, osobiste zdanie. Nie wchodzę w kompetencje. Jacy zawodnicy mają być powołani czy coś, to nie jest moja rola. Dobra, Andrzej. Nie krytykowałem tego nigdy włączymy, i to nigdy się nie będę mądrzył, tak jak paru ludzi z tym trenerów uważa, kto powinien grać czy nie. Jakby zapomnieli, co sami robili, jak grali, jakie wyniki osiągali. Andrzej, włączamy play i mówimy. Katar 2022. Jak widzisz reprezentację Polski? Tak na... Nakreśl wizję, nie, ja to plany, znaczy, marzenia. Zadecyduję pierwszy mecz z Meksykiem. Meksyk, jak widać, jest w tej chwili z trenerem Martino, powiedzmy sobie, bardziej w poszukiwaniu formy i widać, że to, co ty tu mówiłeś parę minut temu, że nie ma tam chyba tego konglomeratu młodość i starszy, raczej starsi zawodnicy. Wiesz, zobaczymy, jak będzie, ale tam będzie wszystko klimatyzowane, więc aż takiego wyłu może nie być. Natomiast sądzę, że to jest mecz decydujący, jak każdy pierwszy mecz. On ustawia. Natomiast zacząłbym się coraz bardziej obawiać. Nie znam drużyny, nie widziałem jeszcze, jak grają, tylko przebłyski tu telewizja podała. Obawiałbym się coraz bardziej Emiratów jednak. Arabii Saudyjskiej. Obawiam się. 0-0 z Ekwadorem, gdzie oni też remisują. Grzegorz Krychowiak mówi, że potrafią grać. To jest 0-0. No ja się nie dziwię, bo Grzegorz nie jest w najwyższej formie, a on dopiero zacznie ligę chyba. Ale to nie o to chodzi. Tak, ale raczej nie, skończy. Słuchaj. On, wiesz, on ocenia ich, bo jest na miejscu. Przerwą ligę i będą przygotowani najlepiej, jak potrafią. Czy to starczy na, powiedzmy sobie, ten nasz poziom, jaki w tej chwili reprezentujemy, trudno w tej chwili powiedzieć. Natomiast tutaj ma Michniewicz no, duży kłopot, tym bardziej, że sądzę, że już ostatnie mecze, prawda, od czerwca, to już należało. Tą grupę już musiałem mieć dużą, węższą, zdecydowanie. Ten, a nie inny. Tu nie ma już sprawdzianów. Bo nie, może ma dwie jeszcze, nie, może jedną. Nie, tu się nie zgadzam. Przepraszam bardzo. Ty zobacz nawet dzisiaj audycję, ja słucham młodych ludzi, znakomicie są zorientowani przez internet. Podejrzewam niektórych, że więcej wiedzą o ligach zachodnich, jak o polskiej lidze. Zdecydowanie, no, zgadzam więc, się widzisz, z tobą. Podzielasz pogląd. Natomiast uważam, że widzisz, zgranie formacji. Dzisiejsza piłka, ja pisałem w swojej książce z Jurkiem Chromikiem, jest apozycyjna. Dzisiaj, nieważne czy Janusz Basałaj zaczął jako środkowy pomocnik, za chwilę będzie grał po prawej stronie, a za chwilę będzie grał po lewej. Na środku ataku, ciebie to nie interesuje. Nasi obrońcy, przepraszam. Dyskutuję, może ten ludzie. Przecież tutaj się zacznie gra, kto będzie piłkę wyprowadzał po odbiorze. A i czy umie ją wyprowadzić? Czy na ile my będziemy w stanie skrócić pole gry? Czy nasi obrońcy są na tyle szybcy, że jak skrócą, otworzy się pole do szybkiego kontrataku dla rywala? Czy przychodzimy do pressingu już w strefie obrony, prawda, tam przeciwnika, który się broni, straciliśmy natychmiast, ale nie idzie Basała i Strejlał do pressingu, tylko idą trzy formacje równocześnie, bo to jest przećwiczone.
przećwiczone. Jak nie jest przećwiczone, to poleci jeden, drugi, a potem wiesz co jest? Sam będę leciał? Niech leci następny, jak chce. Zapier, jak to, mówię, brawo, i tak, widzisz, to potem tworzy tak, jak ty mówisz, tą atmosferkę, wiesz, w drużynie. Także tu jest kłopot zupełnie, wiesz, nieco inny. I sądzę, że ten pierwszy mecz jest tutaj decydujący zdecydowanie. Czekamy na pierwszy mecz, a reszta... Tak. Jak mówi Janek Tomaszewski, może być, jak on to mówi? Nie, on mówi, jeden, że, będzie, że będzie się jak uda, tak? Może się nie, uda, nie, może nie. Się, albo nie? Będzie bosko, jeden Bóg. A nie, to ja to znam, tak. Słuchaj, nie mamy drużyny, która ma stałe, że tak powiem, oblicze. My w zagrożeniu, tak jak pokazaliśmy z Holandią, mimo że graliśmy bez Lewandowskiego na te 2-2, ale oni grali bez Van Dijka, jeśli mnie pamięć nie myli, a mamy jeszcze dość dobrą pamięć z kolei. To jest ważny zawodnik dla nich, co udowodni teraz w meczu, bądź jednak z Belgią. Niezwykle. Tak, jest kawał mężczyzny, wyjdzie do góry. Mało tego, jest tyle rzeczy do dopracowania. A powiedz, a jak widzisz teraz euforię, taki renesans, może nie formy, nie dyspozycji, ale euforia, w jakiej jest Robert Lewandowski, prawda? Przejście do Barcelony, ucieczka z Bayernu, no wiesz, gdzie był trochę zmęczony. Teraz się tak stało, jak to wykorzystać? Ja pamiętam dyskusję, kiedy Robert chciał przejść do Realu Madryt, bo sam dyskutowałem i powiedziałem, że jest to niepotrzebne zupełnie. Tym bardziej, że na razie w Realu będzie numerem 1 Ronaldo, on może być na razie numerem 2, bo walczył z Benzemu. To było i moje poczekał zdanie. Spokojnie. To powiedziałem publicznie w telewizji. Mało tego, zdając węgle język niemiecki, będąc bożyszczem, bo takim jest idolem, na niego się gra, pod niego jest taktyka podporządkowana. Obojętnie, czy był genialny, zresztą kiedyś zawodnik, a potem świetny trener Jupp Heynckes. Czyli chcesz powiedzieć, że... On w tej chwili, on dostał nowy, szalony bodziec zaistnienia jako jedna z kolejnych legend. Bo, no, tak jest, Barcelona. W Barcelonie, tak. A co z tego będzie miała reprezentacja? Andrzej, a jest pytanie, co z tego będzie miała reprezentacja według ciebie? No ja ci powiem, może mieć dużo i niedużo, bo on cały czas oscyluje, jak będą grali, bo jednak paru bandytów jeszcze po boiskach chadza. Tu się nie zgadzam z sędziowaniem przede wszystkim. Nie zgadzam się z tym, jako były szef sędziów. I dalej to powtarzam, to jest wina międzynarodowego Areopagu, ponieważ jeżeli ja w tej chwili... A chodzi ci o ochronę? Tak. Rzeczywiście kopią go. Jeżeli ja teraz, ja cię kopnę w nogę, a piłka jest pół metra... Myślisz o meczu z Walią, tak? Piłki nie ma w zasięgu gry. To ja muszę dostać czerwoną kartę. Absolutnie. Żadną żółtą. Absolutnie. I to jest skandal. To, co wyrabiają dzisiaj, jeżeli chodzi o przepisy gry. Starsi panowie z Wysp Brytyjskich. A co, boisz się, że Andrzej... On może nie dotrwać. Robert może paść ofiarą ataku? Może pan, tam u siebie w lidze. Nawet. U siebie w lidze. Słuchaj. Jeśli chodzi o reprezentację, no w Walii nie podobało mi się. Nigdy mi się nie podoba, jak biją naszych, kopią, ale rzeczywiście dochodziło do sytuacji, gdzie... Ekstremalnych. Gdzie ekstremalnych. Rzeczywiście Robert, który nigdy nie narzeka i jest... Tak, mało tego, on tam musiał raczej wyszukiwać sytuacji jeden przeciw jednemu, niż jeden przeciwko dwóm między nimi, bo to powoduje tą szansę, że może nie wiadomo, czy tego ukażą, czy tego w razie gdyby. Aha. Także wiesz, tu jest sprawa wyboru, a jednocześnie, no umówmy się, bo my... Podbijają nasi dziennikarze cały czas bębenek, bo umówmy się, los reprezentacji, która się zakwalifikowała, to również był los wielu dziennikarzy, że pojadą na te mistrzostwa, bo inaczej nieliczni tylko delegaci z poszczególnych gazet by pewno byliby delegowani po jednym czy dwóch, prawda? No tak, tak. Telewizja by albo pojechała, albo ale by dostała... Dzisiaj to jest cenzus finansowy, kogo ktoś to wysyła, ale, aha, no nie wiesz, ma problemu. Ja nie mam, więc ja tu może nie mam orientacji, więc przepraszam. Kiedyś tak ty, było. Że to jednocześnie jest... No, ale wiesz, przyjemnie się pracuje jadąc, kiedy jest własna drużyna. Absolutnie. No widzisz, jest. Absolutnie. Jest własna drużyna. No na przykład teraz ci powiem, na przykład, bo wiem, że, bo też będzie przedstawicielem, jeszcze komentowałem z nim ostatnio, z tym Michałem Zawadzkim, on biegły angielski, też warto z nim porozmawiać, teraz kobiety robi, jak gdyby chciał piłkę kobiecą. Wiem, słucham. To chcę ci powiedzieć, że... Ale on jeszcze musi trochę dorosnąć, żeby go zaprosić. Jest. Najpierw Andrzej Strejla. Słuchaj, jest w tej chwili, chcę ci powiedzieć tak, że jak ktoś powiedzieć, on będzie z ramienia FIFA. Tak, wiem. Będzie z ramienia FIFA, FIFA będzie opiekował się drużyną polską, dopóki ona będzie grała. Tak, żeby, dlatego to mówię, bo jest taki... Piotr Koźmiński zwykle też to robił. Proszę, kto? Piotr Koźmiński jest. Bardzo, nie wiem, czy będą bardzo, razem, czy tylko Zawadzki, ale to bardzo, nie ma znaczenia. Bardzo mi się podoba, bo on jest bardzo stonowanym dziennikarzem, spokojnym. Że wchodzimy w oceny dziennikarzy, ale ja wiem, pogadajmy ale nie, o piłce. Bo, nie, bo mówi spokojnie, tak samo jak lubię to, co pisze, to, co mówi, to, co robi z przeglądu tego Łukasz Olkowicz. O starszych nie będę mówił tam o Zaranku, innych moich znam wiele, wiele lat. A młodzież niektóra no pisze, co im na język przyniesie. Dobrze, Andrzeju, czy coś jeszcze nie, o czymś jeszcze nie mówiliśmy? Ja sądzę, że
Mistrzostwa Świata są zawsze wyzwaniem dla całego świata, dla wszystkich trenerów, i bo wszyscy patrzymy, czy coś będzie nowego, czy coś się urodzi, czy ten pressing do tej pory stosowany będzie non-stop na tych boiskach, już tam, tak jak powiedziałem ci, od razu po stracie piłki i dopiero zdaje się, taka będzie ocena, kto jest jak przygotowany, czy zrobią tam, czy poczekają na strefę środkową, a ci nieprzygotowani będą grali na własnym przetworu dopiero. Rozumiem, rozumiem. Andrzej, a czy wobec takiego terminu, takiego systemu, takiego kraju, klimatu, nie sądzisz, że te mistrzostwa wygra jakiś czarny koń, absolutnie ktoś spoza... Jest to wykluczone. Nie? Suma umiejętności indywidualnych tworzy jedna klasę drużyny. Nawet przy tak trudnym turnieju? Nie. Tak specyficznym? Nie. No wiesz, ja sądzę, że inaczej, Janusz, popatrzy, bo obydwaj siedzimy w piłce wiele lat już, że to będzie, to powinien być w ogóle turniej, który powinien imponować szybkością gry. Tak. Bo oni są, prawie będą w ciągu tego końcówki listopada. Zmarsz. Tak, ale oni będą w optimum formy, bo oni nie są zmęczeni. To nie jest czerwiec, lipiec, kiedy skończysz. Dlaczego ja sam wybierałem Andrzej, terminy? Wyjdzie na to, że pochwalisz Infantino, że zrobił w takim kraju, tak mało demokratycznym. Niestety, o Infantino, szaleństwo. O Infantino będę pisał. Bo w moim odczuciu jest to człowiek też, który by podlegał pod to, co my określamy korupcją. Niestety. Jest niewiarygodne, żeby miał tyle zarzutów pan Blatter, a jednocześnie straż generalny o tym wszystkim nie wiedział, kiedy tym zawiadywał. No to. I żeby teraz siedział z rodziną, pilnował szczegóły, no dobra, ale katarzy z rodziną. Także wiem. Wróćmy do tego, o czym wspominasz. Czyli zobaczymy drużyny w większości, jeśli chodzi o faworyt, w optymalnej formie. Sądzę, że tak. I te drużyny, które będą miały te stabilne składy, zanim przyszło, nawet w porównaniu z Polską, gdzie on nie ma szans przygotowania drużyny, on jako trener, bo on jest skazany na monitoring w tej chwili, nie więcej. Hmm. On ma kilka treningów. Co zrobić? Całe fragmenty gry przerobić? Ale musi je przerobić, jak ty atakujesz i jak się bronisz. Stary, zobacz tę ilość jednostek treningowych. Można współczuć, ale ci, co mają stary ustabilizowane, co mają coś przerobione, ja ci dam najlepszy przykład. Jak mnie zapytałeś, mistrza świata z Francji. Francja, wiesz, które miejsce zajęła, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, a posiadanie piłki jest jedną z ważniejszych jednak. Mówisz o ostatnim turnieju, tak? Tak. Jedną z ważniejszych, powiedzmy sobie, umiejętności, bo ona ci daje szansę na stworzenie sobie sytuacji do dania strzału. Absolutnie, no logiczne. 19. A Francja, żebyś wiedział o tym. Mało tego. A Francja wygrywa dalej. Teraz powiem dalej. Czy wiesz, na którym miejscu była Francja sklasyfikowana, jeśli chodzi o intensywność gry? 23. Wiesz, ja mam trochę wiedzy, jeszcze mi zostało, wiesz, z tego, co ja siedzę w piłce nożnej. I dlatego słucham młodych ludzi, jak ustawiają, ten może by zagrał, ten. No nie będę mówił, którego dnia słyszałem ostatnio, już skład niektórzy podali. Zapomnieli, co mówili w tekście między innymi, że tych dwóch zdaników się wykluczało, jeżeli chodzi o kreowanie gry, bo są tylko do odbioru. Nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, tylko go gonić. Trzeba dyskutować, tak, ale słuchaj, rozmawiać. Ale dziwię się szefom, że na to zezwalają. No bo ktoś jednak szefuje. No, a może ludzie chcą takiej opinii skrajnych, wiesz? Może chcą, ja chcą. Mówię, wiesz co, mówiło się, że wiesz, że dobrymi chęciami, opiniami to jest piekło wybrukowane, wiesz? Tak, to jest inne stwierdzenie. Daj im Boże, tylko część ludzi jest na tyle młodych, Janusz, że widziałbym ich jeszcze na boisku albo w charakterze trenerów, a oni są już w charakterze ekspertami. Oceniacy, ekspertów. To nie pierwszy człowiek piłki, który mi to mówi. Czytaj sobie, jeżeli będziesz miał zastrzeżenia, bardzo bym cię prosił, natychmiast telefon, ja napiszę niedługo telefon, on już jest przygotowany. Co należy do studia? A co należy do prowadzącego dziennikarza i mnie, jestem twoim ekspertem. Ja ci nie mogę przeszkadzać, natomiast jeżeli ja podnoszę palec, przy twojej inteligencji musisz przerwać, bo ja mam teraz. Za minutę już nie, to jest nieważne. No tak. Stary, i to są rzeczy. My nie możemy opowiadać, tak jak kilku ludzi, których znasz, historię. Historie mówią w studio, po to ich zaproszono. A nie, że idzie akcja, a tutaj 2 lata temu to ten zawodnik, akcja idzie. Ludzie, rozumiem, kochani. No, nie cenzurujmy, nie oceńmy komentatorów. Słuchaj, jest tyle telewizji. Ja ci powiedziałem, co napiszę, jak ta praca wygląda w moim odczuciu. Po moich wielu latach bądź pracy w charakterze... Będą to bardzo cenne uwagi. Nie. Andrzej, twoje ostatnie słowo zdanie na temat Mundialu Katar 2022. Uważam, że będzie eksplozywny, bardzo szybki i że ci, co mają przewagę, bo już powiedzmy sobie, a widać, że
te przewagi się kończą po tym, jak odpadła Anglia, prawda? Aktualny wicemistrz Europy, co prawda przegrywający tylko rzutami karnymi, ale mający znowu preferencje znajomościowe, bo oni tylko grali jeden mecz na wyjeździe we Włoszech, a resztę na własnym boisku. Tak. Także też to się wymyka z kontroli, dlatego zasłużenie teraz padli, bo nie grali nic. Natomiast sądzę, że to będą bardzo ciekawe, bardzo interesujące mistrzostwa, ale sądzę, że nie spodziewajmy się czegoś innego niż to, co pokazywała, prawda, Holandia, wyrachowana gra. Van Gaal jest doświadczonym trenerem i muszą się zamiast podporządkować pod jego wizję i oni o tym wiedzą, jak tylko go zatrudnili po raz kolejny do pracy. Że on nie zrezygnuje z tej wizji i do tej wizji będzie szukał. Tylko z kolei jest tak. Trener drużyny nie może preferować tylko i wyłącznie wizji, jaką by miał piłki nożne, nawet gdyby ona najbardziej była nowoczesna, tylko musi dostosować taktykę gry do umiejętności zawodników. Potrafią to zrobić, czy nie potrafią zrobić? Takie jest przynajmniej moje zdanie po wielu porażkach i zdarzały się również sukcesach, które odniosłem. Amen. Dziękuję. Andrzej Strejlo był naszym gościem w programie Dwa Fotele. Dziękuję, Andrzej. Dziękuję bardzo.